Cześć, witamy wszystkich jak zwykle bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek Rap Unboxing TV. Dziś mamy 13 stycznia 2021 roku i pokażemy Wam w tym odcinku płytę BDS-a i Lanka, Rewolucja Romantyczna w Mystery Boxie. Całość otrzymaliśmy w takim kartonowym pudełku. Zobaczmy, co znajduje się w środku. W środku znajdziemy wspomnianego boxa w kolorze czerwonym. Na froncie logotyp Rewolucja Romantyczna. Przypomina to taki graficiarski tag. Nie mamy tutaj żadnych innych oznakowań, więc aby nie przedłużać, zajrzymy do środka. Co my tu mamy? Kartka taka z kredowego papieru z logotypem płyty. No i co, może zacznijmy od samego CD-ka, ponieważ to muzyka jest w tym wszystkim najważniejsza. Album Rewolucja Romantyczna będzie miał swoją premierę dopiero za dwa dni, 15 stycznia. My już dziś otrzymaliśmy swój egzemplarz. Jest to czwarty studyjny album BDS-a. No i co? Odfoliujmy to sobie. Album wyszedł oczywiście nakładem SBM Label. Wcześniej raper nagrał 3 płyty solowe, 2 na bitach Kubiego producenta, a poprzednią i właśnie tą obecną na bitach Lanka. Całość to jest taki CD box. Ok. Co w środku? Już widzę, że w środku mamy wlepeczki z logotypem albumu. Tu kolejne 2, czyli w sumie mamy 4 sztuki wlepek. Po lewej stronie prawdopodobnie książeczka. Zobaczmy. A nie, jednak jest to coś rozkładanego. Jest to plakat dwustronny. Tutaj klimatyczne zdjęcióweczki. Fotografie Maksym Rudnik, projekt graficzny Filip Popik. Właśnie tego nie znalazłem w internecie przed unboxingiem, więc dowiaduję się o tym teraz. Na drugiej stronie również mamy taki plakacik. Jest on takich niewielkich rozmiarów. Co kto lubi, może ktoś sobie powiesi na ścianie. BDS jest raperem bardzo popularnym w Polsce. Do tej pory poprzednich płyt sprzedało się ponad 160 tysięcy egzemplarzy, czyli całkiem niezły wynik jak na polskie rap podwórko. Tutaj mamy płytkę. Okay. Z tyłu tracklista. Ta płyta w tym mystery boxie zawiera również dodatkowy kawałek. Jak widzimy, jest to 20 track, bonus DM. Ok. Zobaczmy. Zobaczymy, co tutaj jest poza tym. Albo nie, najpierw może jeszcze przejdziemy do tej kartki. Tutaj z tyłu mamy kod QR, który po zeskanowaniu daje nam dostęp do strony z niepublikowanymi specjalnymi materiałami związanymi z albumem. Dodatki te nie będą dostępne
w egzemplarzach przeznaczonych do sprzedaży sklepowej. W SBM Store jest jeszcze wersja rozszerzona i tam ten element również się znajduje, który Wam właśnie pokazuję. Ja sobie w międzyczasie zeskanowałem ten kod. Możecie to zrobić przy użyciu takiej aplikacji na smartfony. I aby nie psuć niespodzianki tym, którzy jeszcze nie dostali swojego egzemplarza, powiem tylko, że tam są dwie rzeczy użyteczne. Jedna do obejrzenia i jedna jeszcze niedostępna. Na razie jest to niespodzianka, pewnie za jakiś czas okaże się, być może podczas dnia premiery, co tam jest. Ok, tutaj mamy podwójne dno. I co tutaj znajdziemy? Znajdziemy takie rękawiczki z haftowanym logotypem płyty. I jak to wygląda? To są takie, kurcze, bandyckie rękawiczki. I tutaj mamy taki delikatny dysonans, bo niby takie bandytki, a mamy ten logotyp z ustami, tak? Okej. Album promował tytułowy singiel, a także Chrome Hearts, Toast opublikowany w Sylwestra i bukiet białych róż, który bodajże miał swoją premierę wczoraj. Co tu jeszcze jest? Mamy tutaj jeszcze, na to wychodzi, że jest to szablon graficiarski. Ten element możemy wyłamać i po prostu sobie przy użyciu farby w sprayu nanosić ten logotyp na różne powierzchnie. Ok, moi drodzy, czyli tak, w Mystery Boxie mamy to pudełko z logotypem, które pokazałem na początku. Mamy oczywiście płytę z dodatkowym bonus trackiem w CD Boxie. Mamy rękawiczki, mamy 4 sztuki wlepek i mamy ten kod QR do sprawdzenia. Ok, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Chciałem Wam tylko zapowiedzieć, że w najbliższym czasie, jeszcze w styczniu, pojawi się u nas kilka interesujących premier, także żeby tego nie przegapić, subskrybujcie nasz kanał. Możecie też sprawdzać nas na profilach społecznościowych na Facebooku i na Instagramie. Wszelkie linki znajdziecie w opisie filmu. Dzięki.